Na fotografii ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego widoczna jest ściana, która nie jest największą ścianą tatrzańską, bo ma zaledwie 150 metrów wysokości. Ale jak widać na fotografii, dosyć śmiało strzela z piargów Doliny Pustej w powietrze, ogromną ścianą, przede wszystkim trudną. Ścianą, która była takim marzeniem pokoleń tatrzańskich wspinaczy w latach poprzedzającym wybuch I wojny światowej w okresie późniejszym. Ona była takim symbolem wejścia w dorosłe tatrzańskie życie. Każdy, kto ją zdobył, to był już kimś. Natomiast odkryli ją nie Polacy, tylko Węgrzy. Pamiętajmy, że jest taki ładny wierszek: Polak, Węgier, dwa bratanki, ale Węgrzy chcieli nam podebrać tę ścianę. Byli to dwaj słynni taternicy, Dziula i Roman Komarniccy, którzy zauważyli tę ścianę, jeszcze zanim zauważył ją Bednarski, Zaruski i Zdylik. I postanowili ją zdobyć. Była jednak forma rywalizacji między taternikami polskimi i węgierskimi. Nie było tak, że przyjaźń, nic więcej. Chodziło o to naszym, żeby jak najwięcej szczytów zdobyć, i Węgrom tak samo. W pewnym momencie Węgrzy byli lepsi, ale potem byliśmy my lepsi. Czyli się tak wszystko wyrównało w miarę. Dziula i Roman podeszli pod tą ścianę 4 sierpnia 1909 roku. Atakowali ją bezskutecznie, bo ściana ich zrzuciła z siebie, ale tym razem odbyło się bez ofiar śmiertelnych. Ale warto przypomnieć, bo Roman Komarnicki był bliskim przyjacielem Witolda Henryka Paryskiego i ostatnio latem mieliśmy wystawę poświęconą współpracy i rywalizacji taterników polskich i węgierskich w Muzeum Polonii w Budapeszcie u pana dyrektora Konrada Sutarskiego i została wydana publikacja do tego. Także fajna rzecz się wydarzyła. Teraz wracamy do zamarłej turni. Był taki przewodnik tatrzański pierwszej klasy, który był wybitnym wspinaczem, zresztą wielu ich było, ale jeden był naprawdę fenomenem, Jędrzej Marusarz Jarząbek. Jak się go pytano w Zakopanem: Marusarz, dlaczego nie, w góry nie ruszasz, to odpowiadał: czekam na te chwile, kiedy przyjdą Szile. Chodziło o dwóch braci bliźniaków, Aleksandra i Kazimierza Szilów, którzy mieli browar Haberbusch i Schiller w Warszawie, chętnie przyjeżdżali od czasu do czasu do Zakopanego, żeby się powspinać. No i z Marusarzem ruszali w góry. Marusarz przyszedł pod tą ścianę, ale ściana też go zrzuciła. Dopiero w lipcu 1910 roku zespół taterników zakopiańskich kierowany przez Henryka Bednarskiego, nazwanego Bednarzem, a potem Dziadkiem, czteroosobowy: Stanisław Zdyk, Józef Lesiecki, Leon Loria i właśnie Bednarski, przechodzą tą drogę skalną, wyznaczając kolejny jakby poziom, jeżeli chodzi o wspinaczkę sportową w Tatrach. Ponieważ w większości tej drogi Bednarski prowadził na linię, to została ta droga bardzo zapisana jako droga Bednarskiego. No, kiedyś opowiadałem taki ładny jego dowcip, to znaczy dowcip, taką sytuacyjną rzecz, kiedy schodząc obładowany linami do innych 5 stawów polskich, spotkała go taka kobieta na drodze i się go pyta: panie staternikiem, no tak, a po co panu tyle liny w górach? A on mówi: no ciepły dzień, trzeba suszyć pranie. Bednarski poprowadził tę drogę, no i po nim pojawili się następcy, którzy szukali, że tak powiem, wrażeń dalej, szukali nowych możliwości na tej ścianie, bo ona jest dosyć szeroka. Między innymi Rafał Malczewski z Bronikowskim, którzy się wspinali. No niestety, to była pierwsza ofiara zamarłej. Bronikowski odpada, lina nie wytrzymuje. Taternik spada na piarki Doliny Pustej, do podstawy ściany. Natomiast Rafał Malczewski, czekając na ratunek, przestaje w ścianie, na takim gzymsie skalnym, kilkanaście godzin przywiązany do haka. Przychodzi pogotowie na wierzchołek zamarłej, zrzucają liny i schodzą po syna wybitnego lekarza, malarza, jakim był Jacek Malczewski. Jacek Malczewski, chcąc odwiedzić od
dzięczył się naczelnikowi KOP Józefowi Oppenheimowi, zaproponował mu, że ofiaruje mu jeden ze swoich obrazów, ale obciął, mówił podobno. No i się niestety zaczęły kłopoty z tą ścianą, bo co chwilę były wypadki. Jedną z ofiar zamarłej turni był bardzo dobrze zapowiadający się wspinacz, komunista z powołania, to był rok 1927, Mieczysław Szczuka, który wspinał się na zamarłej, ale popełnił kardynalny błąd. Wziął ze schroniska w 5 stawach polskich jako swoich towarzyszy dwóch takich zupełnie żółtodziobów. I on się wspinał pierwszy, a za nim oni. I niezbyt starannie się asekurowali i w pewnym momencie ten środkowy się obsunął i pociągnął za sobą Szczukę. Szczuka spadł i zginął, a Szczuka, przypomnijmy, był jednym z najlepszych taterników tej epoki. To był naprawdę gość, jeden z najlepszych. Czyli kolejna jakby ofiara zamarła. Ja się następnie ustawię. Ale to nie była ostatnia ofiara. W 1929 roku w październiku wchodzą w skałę na zamarłej turni dwie kobiety, Marzena i Lida Skotnicówny. Piękne dziewczyny, młode. Lida miała na swoim koncie już wejście na północnej ścianie Żabiego Konia z Wiesławem Stanisławskim i z Bronkiem Czechem. To była skrajnie trudna droga wtedy, więc wydawało im się, Marzenie i Lidzie, że dadzą sobie radę na zamarłej turni. Dziewczyny się spinały nieźle, sytuację obserwował z góry ich kolega, no i też świetny wspinacz Bronek Czech z Jasiem Gnojkiem. Obserwowali tę wspinaczkę i w pewnym momencie zauważyli, jak Lina zatacza łuk i obydwa ciała lecą w dół. I prawdopodobnie doszło do rozgięcia karabinka, po prostu przy szarpnięciu. Karabinek miał jakąś wadę techniczną i się rozgiął. No i zobaczcie Państwo, to jest ciało pięknej kobiety w piarkach. Dwa trupy. Następne, proszę. To jest właśnie Lida Skotnicówna, która była no, narzeczoną już, można powiedzieć, Wiesława Stanisławskiego, który po jej śmierci napisał do Witolda Paryskiego w październiku 29 roku: małżeństwo moje nie żyje, z czym się nie mogę do dziś dnia pogodzić. To była rzeczywiście bardzo dobrze zapowiadająca się taterniczka i ten wypadek przerwał jakby rozwój taternictwa kobiecego w tym okresie. Ono wyraźnie siadło po tym upadku. Następne proszę. No i Marzena, która leży obok, związana liną. Do bardzo nieprzyjemnej sytuacji doszło w momencie, kiedy naczelnik TOPR-u, to Oppenheim, musiał przekazać tę straszliwą w swojej wymowie informację rodzicom Skotnicówien. I to rzeczywiście było bardzo trudne zadanie. Od tego czasu się mówiło, że w ścianie zamarłej i w dolince pustej pojawia się duch jakiejś kobiety w czarnym kapeluszu, czarnej pani, która straszy. Pisze o tym między innymi Długosz, ale nie tylko. I inni piszą, w każdym razie jakieś duchy się pojawiły w tym rejonie. Natomiast pojawił się w tym rejonie też genialny outsider, Jerzy Leporowski. Facet, który przeszedł południową ścianę zamarłej sam, solo. Przeszedł tę ścianę, wrzucił do schroniska i pochwalił się przy stole, tak jak tutaj na jadalni w schronisku w 5 stawach, że przeszedł tę ścianę. Oczywiście wszyscy zakwestionowali tę sytuację, no bo jak to jest możliwe, wobec czego poszli pod ścianę i Leporowski jeszcze raz tego dnia przewspinał się na zamarły. No ale wiadomo było, że to jest igranie z własnym życiem i podczas wycieczki z Różą Trojecką, nie dużo później po tym wypadku z Kotnicówien, Leporowski chciał pokonać filar Koziego Wierchu, oddalił się od Róży Trojeckiej, rozpoczął wspinaczkę i w pewnym momencie odpadł i uderzył w piarki, tylko że po północnej stronie. Po drugiej stronie zamarły. No był to ciekawy człowiek, postać, która wyprzedzała pewną epokę tych solowych wspinaczy w górach. Następne. I kolejny z tych, którzy no, po prostu też do końca nie wiadomo, co się stało w górach wtedy pamiętnego 4 sierpnia 1933 roku. To jest ciało Wiesława Stanisławskiego, który to był najlepszym wspinaczem tamtej epoki. Dokonał wielu potężnych takich przejść ścianowych. Wyszedł lewym filarem na północno-wschodnią ścianę Rumanowego,
przeszedł za odnią ścianę Łomnicy, ścianę Zwornika Lodowego, Ganku, przeszedł wiele innych, no za Marłą oczywiście też, ale i zimą na Zadni Gerlach, do Dolinki Śnieżnej. I wspinał się tego dnia z Witoldem Wojnarem, Wojszmit się od nich oddalił i przez przełączkę koło Drąga wracał na drugą stronę Tat i koło godziny 15 Wojszmit usłyszał takie zejście, hurkot kamiennej lawiny. I spojrzał na zegarek, była godzina za 5:15 i mówi, że tylko tę jedną datę zapamiętał z tego dnia. Po kilku dniach, ponieważ Stanisławskiego i Wojnara nie było w Rostocie, a tam mieli rzeczy zostawione w schronisku, pan Grabowski, który był dzierżawcą schroniska, zaczął się niepokoić. No jedną drużynę taterników wysłał do schronisku, znaczy do Doliny Staroleśnej, a drugą drużynę tych taterników wysłał do Batyszowieckiej właśnie. I Grabowski z drugim jeszcze, z Kwaśnińskim podchodzili pod tą ścianę kościółka i nagle nogi się im ugięły, bo Grabowski powiedział, jest jeden, jedzie drugi. No i obydwaj nie żyli. Tutaj było wiele hipotez, no bo ta terenie ma buta, że po prostu któryś zbyt szybko zaczął się wspinać, drugi nie był gotowy, że jeden ściągnął drugiego, że Wojnar był, no Wojnar był wspinaczem młodym, jego ciągnęło w skalę. Stanisławski wypuścił wtedy na prowadzenie. Może niedobrze zrobił, ale to tego, no może też ta lawina kamienna, którą usłyszał Wojnar, no dość, Wojszmit ich zabiła. W każdym razie największy talent, jeżeli chodzi o wspinaczkę płuską, tamtego okresu zginął. Człowiek bardzo ciekawy, który był zupełnie ukształtowany w formie psychicznej, człowiekiem, jak i fizycznej, a miał zaledwie 24 lata. Jego teksty są po prostu genialne. Napisał taki bardzo piękny tekst o śmierci w górach pod tytułem W kole złów. I proszę sobie wyobrazić, że miałem w rękach rękopis tego tekstu. Tam nie ma ani jednej poprawki. Po prostu genialny tekst i ani jednej poprawki nie było. To było tak dobre, że po prostu już nie trzeba było tego poprawiać. Następny proszę. No i tutaj ratownicy polscy znoszą ciała taterników na południową stronę do Doliny Wielickiej, a potem pogotowie przyjechało i zabrało ich do Polski. Witold Wojnar spoczął na cmentarzu w Cieszynie, stamtąd pochodził, a Wiesław Stanisławski leży na Powązkach w Warszawie. To był z pochodzenia Warszawy. Następnie. Jedną z takich postaci, która była wybitną w tym okresie, zdobył między innymi też jako trzeci południową ścianę Zamarłej, był Mariusz Zaruski. Ale a propos duchów, bo o tych duchach mówimy, to Zaruski słynął z tego, że w swojej willi, willi Krywak, razem z żoną Izabelą prowadził seansy spirytystyczne dla takiej młodzieży 20-30-letniej i podczas jednego z takich seansów Władysław Reymont był świadkiem, jak taka lampa zawieszona w środku pokoju zaczęła się kołysać i spadła po prostu, sama z siebie. No więc to były takie ciekawe rzeczy. Zaruski był naczelnikiem dobru, był człowiekiem morza i gór, a to niepokazywane często wzięcie ze wspinaczki zimowej w rejonie Orlej Perci, właśnie w rejonie Zamarłej, a w tle widać granaty i po lewej grań fajnie, dosyć dokładnie. To zdjęcie z dyba. Tutaj na dole są insygnia SZ, czyli Stanisław Zdy, i wyrwany napis na zmarłej przełączce, tak wycięty na płytce szklanej. Wtedy fotografowano taką techniką na płytkach szklanych. To następnie. Niektórzy przeczuwali swoją śmierć górską, tak jak na przykład Wincenty Birkenmaier, wybitny taternik, zdobywca zaodniej ściany Łomnicy, który napisał taki wierszyk o śmierci górskiej z lekką taką autoironią. Jak to na wycieczce ładnie, kiedy łazik z wierchu spadnie. Koledzy go nie żałują, lecz plecaka poszukują. A za jego trudne przejścia kurier opis da nieszczęścia. A za jego akrobację ceper pół dnia ma sensację. A za jego całą trupi trzech rodzinę ten go złupi. Śpij kolego w ciemnym grobie, niech ci się Tatry krzyczą tobie. Śpij kolego, skalne łoże, zobaczył się jutro morze. No i niestety to się sprawdziło, bo Birkenmaier w tym samym 1933 roku co Stanisławski, ale w kwietniu, przechodząc przez filar Ganku zimą, nie dał rady
trawersowali z Grąskim na galerię gankową, no i tam Taternik umiera z wycieńczenia, a po jego zwłoki organizowana była wyprawa Tobru, która też pomału nie zakończyła się katastrofą. Nie wiem, czy Państwo zdajecie sobie sprawę, że ratownicy byli powiązani ze zwłokami Giną i w pewnym momencie zwłoki Birkenmeiera się ześlizgnęły z tego tarasu galerii, spadły w przepaść, zawisły na linie. Gdyby nie nadzwyczajna siła fizyczna Wojciecha Gąsienicy Wawrytki i stopki Józefa, no to to ciało by pociągnęło wszystkich za sobą. I wtedy by nie zginął jeden człowiek, ale dziewięciu, bo tylu ratowników poszło na galerię. W każdym razie wspomniany już przeze mnie ratownik Tobi, wspinacz świetny Jędrzej Marusarz-Jarząbek powiedział podobno, że to była jedna z najtrudniejszych wypraw w historii pogotowia.